Podczas szkolenia omówimy sobie wszelkie możliwe zagadnienia związane z tą tematyką, a zatem omówimy cały proces po kolei, od momentu przyjęcia wniosku, rozpatrzenia tego wniosku, wydania decyzji, a także później wykonania tej decyzji. Poruszymy wiele zagadnień takich kontrowersyjnych, dotyczących dokumentowania nakładów poniesionych na paliwo rolnicze, a zatem powiemy o fakturach VAT, co z duplikatami faktur, co w przypadku faktur uproszczonych, kiedy paragon z NIP-em może być uwzględniony, jak postąpić w przypadku zwykłych paragonów wydawanych na stacjach paliw. Ponadto podniesiona zostanie kwestia dopuszczalności zmiany limitu w trakcie roku podatkowego. Niewątpliwie jest to zagadnienie, które wzbudza bardzo dużo wątpliwości. Niemniej jednak, proszę Państwa, postaram się, żeby szczegółowo Państwu omówić cały ten proces postępowania w przypadku, kiedy rolnik w ciągu roku dokupuje grunty czy zmniejsza liczbę hektarów, prawda, na których prowadzi uprawy rolne. Powiemy także o zwrocie podatku akcyzowego pod kątem pomocy publicznej, a zatem powiemy, jakie dokumenty należy przyjąć i co najważniejsze, moi drodzy, powiemy o tym, jak poszczególne rubryki w takich informacjach składanych przy ubieganiu się o pomoc publiczną należy wypełnić. Ponadto, proszę Państwa, tematyka będzie dotyczyła również i właściwości miejscowej organu do zwrotu podatku, pojęcia gospodarstwa rolnego na potrzeby zwrotu podatku akcyzowego. Tak więc bardzo gorąco Państwa zapraszam i mam nadzieję, że spotkamy się 8 lipca na szkoleniu. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że na pytania na czacie będzie odpowiadał pan profesor Rafał Dowgier. Tak więc bardzo dziękuję i jeszcze raz gorąco zapraszam.